bym dorzucił jako ciekawostkę, bo ściągnąłem do tego z internetu takie ciekawe rzeczy, o których chyba nie mówiłem na tej grupie. Mianowicie o tych koncepcjach rasowych. Dlaczego o tym warto parę słów dodać? Otóż dlatego, że nadal skutki tego funkcjonują w ogólnym obiegu, nawet naukowym, a już na pewno publicystycznym. Otóż funkcjonuje takie słowo antysemityzm. Skąd ono się wzięło? Dobrze wiedzieć, bo to się tak bezmyślnie powtarza, antysemityzm, no i to się definiuje w encyklopedii na przykład, to u kolegi Wronki na nowym blogu, tam ktoś właśnie poruszył. Bardzo, że nie jestem antysemitą. Tak. Dlatego, że go nie żyje. No więc kolega powiedział, że po prostu semitami są Arabowie przede wszystkim. A Żydzi w sensie statystycznym to jest margines, bo Żydów jest kilkanaście milionów, a Arabów dobrze ponad 300 milionów. Więc w sensie ilościowym, jak mówimy semici, to należałoby przede wszystkim myśleć o Arabach. To jest pierwsza sprawa. No dobrze, ale skąd się to w ogóle wzięło? Ano, upowszechnił te nazwy, semityzm, antysemityzm, Hitler i jego wyznawcy, którzy mówili o rasie semickiej, rasie aryjskiej. Próżno by szukać w antropologii naukowej takich ras. W antropologii nie istnieje żadna rasa semicka ani rasa aryjska. A skąd to się wzięło? Otóż dwóch panów, Arthur de Gobineau, o którym wspominałem, i Houston Stuart Chamberlain, o których mówiłem, no właśnie wprowadzili, a ściśle mówiąc to właściwie głównie najwięcej o tym mówił chyba Chamberlain, ale obaj w tym kierunku szli. Więc oni po prostu podzielili, to ściągnąłem z Wikipedii. Tak czasem surfuję i patrzę. No więc Gobineau podzielił rasy na trzy grupy. Pierwsza to jest rasa biała, prostsza. Na wieki wieku. Mogą się już schodzić? Tak. Zapraszamy. To jeszcze za chwileczkę dojdą inni ludzie, bo też. Aha. To taka grupa będzie zaawansowana, poszerzona. Bardzo dobrze. To już, panie docencie i panie Marku, panie Andrzeju, trzeba wziąć poprawkę na to, że jeżeli tutaj spotkanie, to msza święta o godzinie 18.30. 18.30 trzeba planować. Jest już 18.30, więc... No a już mamy 12 osób, to absencja frekwentuje, jak należy. Ty byłeś na mszy świętej? Tak. No. Jeszcze jest adoracja, jeszcze tekst 5 minut potrwa. No. Dobrze, więc słuchajcie, więc właśnie Gobineau wprowadził następującą terminologię. Trzy rasy, biała, żółta i czarna, to też w tej dawnej antropologii naukowej funkcjonowało, ale jak to określił właśnie Arthur de Gobineau? W XIX wieku, on się urodził w 1816 roku, a zmarł w 1882. Całe jego życie przypada na XIX wiek. Nie był hrabia Gobineau, nie był naukowcem, antropologiem w szczególności. Był dyplomatą, pisarzem, filozofem i on tworzył doktrynę rasizmu w XIX wieku. Więc rasa biała, inaczej rasa aryjska, o tu tą terminologię znajdziemy, cechować się miała cechami biologicznymi takimi jak niebieskie oczy, włosy blond, wysoki wzrost. Psychicznie charakteryzować miała tę rasę wysoka inteligencja, mała zmysłowość, zdolność dobrej organizacji otoczenia, urodzeni władcy, jak i swojego wnętrza, czyli opanowanie.
energiczność, wiara w honor, poczucie bezinteresowności, męstwo, wojowniczość, zmysł ładu i harmonii, no i racjonalizm. Dalej rasa żółta, jako rasa męska, fizycznie prezentowała się jako ludzie średniego wzrostu, o ciemnych włosach i oczach. Psychika wiąże się z wytrwałością, praktyczne podejście, utylitaryzm, pozbawienie skłonności do fantazji i idealistycznych skłonności oraz średni poziom inteligencji. Gobino określił ją więc jako rasę kupców. Ja tego nie dyktuję, bo to jest rzucić Arthur de Gobino w wyszukiwarce w internecie i to znajdziecie. No i rasa czarna. Określona rasą kobiecą z uwagi na uczuciowość, dużą pobudliwość, zmysłowość, poświęcenie uwagi estetyce, fantazję, uzdolnienia artystyczne. Jako władcy nie mieliby się sprawdzać z powodu słabej woli oraz niezdolności do samodzielnej organizacji własnego życia i otoczenia. Dziękuję bardzo. No i teraz słuchajcie, tutaj, że tak powiem, dochodzimy do finału poglądów Gobino, Indie, gdzie rasa aryjska zabezpieczona była systemem kastowym chroniącym przed wymieszaniem i degeneracją, i Chiny zachowały czystość rasową według Gobino, stąd niezmienność kultury tamtych cywilizacji. W epoce starożytnej w Europie dziełem Aryjczyków miały być cywilizacje rzymska i grecka, przy czym ta ostatnia zatraciła talent polityczny w wyniku stopniowego mieszania się z rasą czarną. Podobny los miał spotkać inne starożytne cywilizacje, które w wyniku mieszania się zatracały zasadnicze cechy rasy aryjskiej. Z mieszaniny tejże rasy Germanie w Europie z niższymi rasami tubylczymi powstała burżuazja. To ciekawy pogląd. W mieszaniu się ras upatrywał stopniowy upadek cywilizacji łacińskiej. Wprowadził ten pogląd. Ludy Europy Środkowo-Wschodniej uważał za ludy aryjskie, z tym, że twierdził, że są bardziej wymieszane niż na przykład ludy skandynawskie i dlatego są mniej aryjskie. Przejawem zatracenia aryjskości według Gobino miała być demokracja pozwalająca sprawować władzę także przez ludzi do tego nieprzygotowanych. Sprawiało to, że uzdolnienia organizatorskie w tym zakresie traciły stopniowo na znaczeniu. Za głównych przedstawicieli najszlachetniejszej według niego rasy aryjskiej uważał nie Niemców, a Skandynawów. W jego ojczyźnie zaś aryjskość najlepiej mieli reprezentować francuscy arystokraci pochodzenia ariogermańskiego. Nie był nastawiony antyżydowsko, to jest ciekawe, Gobino nie, ale jego poglądy zostały wykorzystane w ideologii nazistowskiej. Natomiast Houston Stuart Chamberlain, to też z Wikipedii, w swojej filozofii głosił już poglądy skrajnie rasistowskie, czerpiąc z praw z Gobino. On był uczniem Gobino, tylko posunął to jeszcze dalej. Uznawał nierówności ras ludzkich, bo jak żeście zauważyli, w tych charakterystykach nie ma stawiania, która rasa jest lepsza czy wyższa, a która niższa. Gobino po prostu je scharakteryzował na to, że tam czarni mają większe uzdolnienia artystyczne, a żółci organizacyjne, a z kolei biali większe twórcze czy tam przywódcze. Natomiast już Chamberlain, to był Anglik, w swojej filozofii głosił poglądy rasistowskie, czerpiąc z prac Gobino. Uznawał nierówności ras ludzkich. Termin rasa miał jednakże dla niego znaczenie bardziej kulturowe niż biologiczne. To też ciekawe. W wyniku tego podzielił cywilizację na cztery formacje. Inaczej niż jego mistrz. Więc pierwsza formacja to Grecy. Od nich wywodziła się poezja, sztuka, filozofia. Dalej Rzymian. Byli prekursorami w prawie, organizacji państwa, idei obywatelskiej, ładzie społecznym oraz nadrzędnej świętości rodziny i własności. Dalej Żydów, bo właśnie jako rasę, zwani dalej rasą judajską, stworzyli judaizm, z którego pośrednio wywodzi się chrześcijaństwo, zdolni, lecz działający
destrukcyjnie według opinii Chamberlaina i Teutonów, do których zaliczał Germanów, Celtów i Słowian Zachodnich, czyli Polaków i Czechów. Za najlepszą z ras uważał rasę teutońską. Miała ona być zbiorowiskiem najbardziej wartościowych rasowo elementów i kontynuatorką tradycji starożytnych Grecji i Rzymu. Głosił potrzebę zachowania jej czystości, a mieszanie się z przedstawicielami innych ras uważał za destrukcyjne, bo osłabiające ducha i strukturę somatyczną rasy wartościowszej. Głosił zdecydowany, no właśnie, antysemityzm. O, tutaj ten termin wszedł, bo osłabiające, zdecydowany antysemityzm wierzył w walkę rasy teutońskiej z żydowską, czyli semicką, która miała być największym wrogiem tej pierwszej. Jego poglądy miały wpływ na rodzący się nazizm, którego był admiratorem w latach 20. XX wieku. Dlaczego? Że on urodził się w roku 1855, a zmarł w 1927, więc obserwował marsz do władzy hitlerowców. Twierdził bowiem, że najczystsza tkanka rasy teutońskiej znajdowała się w Niemczech. Miałaby ona nadawać ton rozwojowi kultury europejskiej, co usprawiedliwiać miało doktrynę podboju innych ras przez Germanów. Więc tu Chamberlain właśnie przede wszystkim był inspiratorem hitleryzmu. No to oczywiście są biologistyczne teorie jednostronne, jak żeśmy mówili, ale siłą wcielane w życie. No i możemy powiedzieć, że wszystkie teorie jednostronne zawierają jakieś tam ziarno prawdy, ale ich błąd polega na demonizacji, przecenianiu roli tego eksponowanego przez nie czynnika. No tamten czynnik biologiczny oczywiście jakiś wpływ na rozwój społeczny ma, ale poza specjalnymi sytuacjami nie jest tą główną decydującą determinantą. Dlaczego? Ano, przede wszystkim ani Gobineau, ani Chamberlain nie prowadzili żadnych systematycznych badań naukowych, tylko jakieś indywidualne obserwacje, które zawsze mają charakter mniej lub więcej przypadkowy, uogólniali w sposób charakterystyczny dla większości filozofów.